Witamy, witamy po tej stronie monitora Awangarda Ciemności, czyli... Bachus? I lawyer. Tak. I kobieta bez twarzy. Dlaczego ta kobieta kurde. Nie ma twarzy? Kurde. Ona ma kwiatka zamiast twarzy. Taki joke, kurde. A Wiedźmin niech się przywita. Dlaczego tak. Wiedźmin się nie przywita? Hello. Wiedźmin jest Polakiem. Nie hello, tylko... tak. Ale no, te fotele piszczą, ja nie mogę. Mamy tutaj konia oraz płotkę. Wiadomo. Właśnie, płotka koń. Też niech się przywita. Tak. No, to, bardzo ładnie się przywitała. To wesołe kiwnięcie. Bonsowanie. I najpierw. Główne zadanie? Bo ja chcę się przyznać, że chodziłem trochę po świecie i zbierałem ziółka. No, tak się robi. Więc możemy teraz sobie zrobić biały miód. Bo znalazłem te kwiatuszki. Są po drugiej stronie rzeki, jakby ktoś chciał. Po drugiej stronie rzeki niż wioska. Jest. Nic więcej za bardzo zrobić nie możemy. Mamy saletry. Dużo, ale akurat nie te, które są potrzebne. Nie mogłem tego znaleźć niestety. No cóż, trudno. I będziemy musieli zapolować na utopce, żeby móc utopce. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się głównym wątkiem. Tak, misją fabularną. Czyli idziemy do czarnych psów. Więc wołaj płotkę. No cofnę się. Dostał płotkę chleba. Nie chcę się cofać. Jak się woła? X. Kurde, co ten dzieciak? Chciał ugryźć w nogę. Teraz będzie wik. Jak? No to najazd. Przecież płotka była tam. Ona z rzeki wyszła? No kopała się, no kurde. Ty skelpie. Bartek. Tak, wiem, z dobrą stronę. Więc wreszcie dowiemy się, mam nadzieję, co tam z Yennefer. Gdzie ona jest? Bo w obozie ją widzieli podobno. Ej, takie pytanie mi się nasunęło. No? Można jeździć na krowie? Chyba nie. A to było ciekawe. Sobie wyobrażam Wiedźminę na krowie. I mieczem. Za te rogi, kurde. Jedziesz łódź. Jej. A jak wpadnę na strażnika, to co? Ło kur... What the fuck? Zostaw to, potem tu wrócimy. Co to jest? Potem tu wrócimy, bo ci zabiję. Znaczy może byśmy... Nie, ty byś sobie nie poradził. Ej, czekaj, widzisz, tam jest wykrzyknik za tobą. No. I sprawdź co z tym wykrzyknikiem. Zejdź i zagadaj. Będziemy sprawdzać wszystkie te wykrzykniki. Znaczy, w następnym odcinku będziemy wszystkie znaki zapytania patrzeć na wszystkie lokacje. Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. No i masz za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. Tak. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy... Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Z marihuany, no? A, poszukam tej skrzynki. Niech będzie, idę. Co mi szkodzi. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Jeśli znajdę tę skrzynkę, to nie wiem, co ci zrobię. Właśnie wiedźmińskich zmysłów może być. A którym to było? Prawym. Mówiłem. Ślady wozu. Zjechał w bagna. A tam jest jakiś pakuneczek. Weź to, otwórz. Z
Stary niedźwiedzia z góry. Czyż był to obce? Mhm. Był to obce. Kurde. Może będziemy mieli mózg. No właśnie. Albo te utopcy nie mają mózgu. Tylko uważaj, jak atakują, to skakuj. To jest alt i do tyłu. Albo dwa razy nie, do tyłu. Albo kurde. Na... Co ty robisz? No, odskakiwałem. Wow! Ale zajebiście. Jest! Jest, mam jest. Mózg. Hurra! Zrób jaskółkę. Co? Zrób jaskółkę. Przyda ci się zaraz, zrób jaskółkę. No Bartek, zrób jaskółkę. Pokaż, że jesteś przy. I myślę, że teraz ci się całkiem nawet przyda. F. F? Ale do czego? Bo tam może być więcej udowców. No, jest tam. Ale nie... I co pasuje? Lepiej, żebyś najpierw zapisał przed tym. Bo ty źle walczysz w ogóle. O kurde! Tego się nie spodziewałem! Może walką ja się będę zagrał. No w sumie. Jest sorry, bo... Co ty tutaj? I przeszkadza się to. No, już ucieka? No. Ale kurde, takie ładne cięcie wykonałem. Przeciągnął. No ładnie go przeciąłeś. Tylko szkoda, że stracił serce potwora, bo język topielca. Ale oczywiście mózgu topce nie mamy. Dzięki Bartek, wiesz? To chyba to mieliśmy znaleźć. Dobra, najpierw podnosimy wszystko. Woda księżycowa. To jest. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. A no kurde, faktycznie są takie strzały. No, w tym koniu nawet też. O kurde. Czyżby skojate? Strzała. O tym nie było mowy. Ja słyszę, kurde. Bartek, może ci podłączę wreszcie te słuchawki, które odpiąłeś. Właśnie nie. Nie. On mnie nie trafił, kurde. No dlaczego ja nie mogę go rozpołowić? Jest mózg w topce. Crafting, crafting, ra la 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 la. O, tam coś jest. No. I to nie jest utopiec. Ale to jest śmieszny chodzi. To jest garbu. Nie, no nie wiem co to jest. Boże, kurde. Jak śmiesznie chodzi. Wczoraj moja koleżanka. O, ciało. Prosto w szyję. Dobry strzał. To co tu się kurde dzieje? Mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. No przecież wcale nie utopcy, tylko ktoś do nich strzela. Właściwie to teraz to ty już możesz, kolega. Bo chyba nikt cię już nie zabije. No ale jeszcze tam to coś chodzi. Chcesz, żebym zabił tam? Tak? Proszę bardzo. No. No ciekawe co to jest. Co to jest? Nie wiem. Ło! Ło! Baba wodna. Ło! Tak to się robi. Dzieci. Tak się zabija baby wodne. No, Derynka. Możemy ją wziąć? Idziesz z nami. Grabule. Będziemy się drapać nim po plecy. O kurde, skarb. A ty co za gościu? A i korzystając z tego, że to są opary, to ja wam pokażę, co można robić z takimi oparami. Mogłem w sumie te
utopce wmanewrować tam, albo ją. A to jest właśnie coś takiego. Nie można wchodzić w te opary, bo one są zatrute. I Geralt zaczyna się dusić. Ty wlazłeś w te opary, dlatego zginąłeś. Aha. Oprócz tego utopię cię od tyłu za tego. No. O kurde, tu jest. Musi być ta skrzynia. Aż tam długo zajęło. Zachlapana krwią ludzką. O kurde. Co my teraz zrobimy z tym gościem? Kłamał nas. Masz ci kurde zgasz ognisko. Skoro to kupić, to... O, co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Przyjrzałem ci, kurde. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę. Ze strzałą przyjmie. Na tych bagnach nie ma driad. A utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak. Więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak ukłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Co teraz będzie? Będziemy się ścigać. Ścigać się będziemy na koniach? No. Ale super. Chyba tak. Wsiadaj na koń! Szybko! Nie widzisz... Galop już! Znaczy cwał! I weźmij mi miecz! Załatwimy go, kurde! Jak ty... Spokojnie... Ja weź go od... Od lewej go weź! I walnij go mieczem! Ty zabiłeś postronnego przy tym? Czy zabiłeś tego gościa? Kurde, szwarze, no. Nie wiem. No, akurat mi się tak nawinął. Trzeba go stąd zabrać. Zabiłeś go? Myślałem, że tylko go zrzucisz, czy co? Pobudka. A nie, dobrze. Krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fuertesta. Przepraszamy was, ale dźwięk nam się wyłączy. Błąd techniczny. Błąd techniczny, dokładnie. Co? Wilk. What the fuck? Kurde, myślałem, że chcą mnie zabić, czy co? To powie! Lol. Ten wilk chciał na ciebie skoczyć, akurat tak odskoczyłeś i ten gość tak raz go tak dziabnął tą halabardą i dead. Ten tego. Dobra, jedziemy, Yennefer mieliśmy, kurde. Przysiadło. Tak, więc... Psikuta. Jedź pod chatę. No jedź, kurwa. Hyżo. Zciąć z konia. Jedziemy! Podka tutaj się rozgości. Na pewno gdzieś mają sianko. Słyszałeś o brygadzie Grichet? Dajcie sianka podce, proszę. Owsa. Sam najlepszy fryka. Co on zrobił? Co? No się tak zapadł. No. O,
obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Prawda. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sarr-Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Szukał Wiedźmina? No proszę. No proszę, potrafilibyśmy. Nie. Nie macie do mnie interesu. Nie. No proszę, nie tacy czarni straszni. Nie, no. Co się potraficie być widzi? Nie przyzwyczajaj się, Nordins. Do wieży! Jak będę chciał, to kurde pójdę. Nie no. O. Chciałem. To ile wieś dożyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? 200 000. Spójrz mi na ręce. No spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję, pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Pozory mylą. To przez to, że... To taka perspektywa. No to skąd dwójkę, kurde? Nie. Dlaczego? No dobra, jeden. Ciężko odmówić ci racji. Właśnie to cesarka jesteś. Geralt z Rivi. Wiedźmin. Wadger. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Kurde. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. No i lud, fajnie, tak ciągle. No stoi. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Fajny ma ten. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po tonie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Ja muszę zebrać pewne zioło. W sumie chyba przydałoby się więcej informacji o Gryfie, co? No ale to obydwa chyba. No, muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakła. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakła. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze z zaczął padać, super. Będziemy pewnie opanowałeś podstawowy zwrot. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. O, super. I tak mieliśmy iść do zielarki. Ostatnio, pamiętasz? Tak, pamiętam. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Nysła. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Ciekawe jak cię. Dzięki. Cześć, żon. Co? Bratem. Ciekawe dlaczego dziwny. Stój. To jest był tobie, wiesz. I okradamy. Dajesz, nikt nie zauważy. Pustą butelkę ukradliśmy. Tak live. Lol, drzwi się zaklinowały. Widziałeś to? No, bo go... Dzięki gościu, że przytrzymujesz drzwi.
gniazda potworów, bla bla bla. A tutaj te ekrany ładowania są szybkie, nie? Mhm. Zobaczymy, jak będzie później. Super. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. Przydałby nam się dwugrot. Ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. Małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Porozmawiajmy najpierw o, o tym. Szukam szakłaku. Rośnie z nim do Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. To moje nowe perfumy. Sobie myślę, parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. Ciągle są tam utopce. To kogo tu stać za to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nilfgaard ceni sobie jedno, w porządku. Gryf go zaburza, więc musi zniknąć. Tak, najpierw wezmą się za potwora, a potem za ludzi. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. No za mnie z nią jeszcze rozmowę. Ona czekała na swoim. Klara, tak. Ale... No, bo to jest o ten. O. Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Czy znałam? Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką. Jedyną bliską mnie osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. Ciekawe, co powiedział Florian. Jeśli tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać. Ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. Porozmawiaj z nim jeszcze. Tak? Ile ziółek dostali? To gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi, z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Przyjąłem kontrakt na gryfa. Nie będzie więcej ofiar. Oczywiście, że będą. Zabraknie gryfa, to zacznie zabijać inny potwór. Albo człowiek. To co mam według ciebie robić? Twoje, ale nie łudź się, że to coś zmieni. Fajnie, tak. I to wszystko? Mogliśmy mi pomóc. Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Velander? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Musieliśmy się mijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale tam miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauczyła się w głowie, tylko miłość. A ty się po prostu pochwaliłeś, że wziąłeś zlecenie na gry. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam za niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie.
Nenelke nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Bywaj. Tak? O. O kurde. Mam eliksir dla Lenny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Nie mówiłem. Na mnie to działa. Ale ja mam szybszy metabolizm i efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek. Księże, masz jaja. A ja myślałem, że masz coś. Nie. Nie masz coś. No? Nie. Dobra. A może byśmy kupili coś? Sprawdź do eliksirów, co nam jest potrzebne. Olej przeciwko trupu jadę. Może się przyda. Czemu nie? To wie. O, Samun. Nie. To mamy dwie petardy już. Kartacz i Samun. Ile kurde wykraftowaliśmy rzeczy? No. Zobacz. My, Minecraftowcy, będą z nas domu. Dobra. No, fajnie stoi. Jest. Tak wchodzisz do domku, nie wiem. Ja od razu kurde ładuję. Co? No, ładujesz to? Komórkę. Nie komórkę. Składniki alchemiczne. O, gdzie? No do swojej torby, no. Rafał, nie brnijmy w to, no. Naprawdę, rody, no. Dobra, idziemy tego myśliwego. O, za półkę? Wiedźmin nigdy nie pukł. Pewnie nie poszedł polować. No to go szukamy. Wiedźmińskie zmysły. No oczywiście. Że nie. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Mysław. Idziemy. O, jest. Ty jesteś Mysław? Podobno jest dziwny. Słyszysz? O kurde, ale ma zmysły. Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejszy. Groźniejszy od wilków? Kurde, bez przesady. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. W Metinie był prezes. A tak, właśnie. Jeszcze nie. Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają do zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak. Tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwo? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś niewygardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić tę kundę, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? O, znowu ja przejmę, bo... Nie mam czasu, weź spierdziel. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Aj, tam pierdol. Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopie. No to łączą się te bezdomne burki w stanie. Głodne, wybudzone, całe wstęp. Za późno, znów kogoś dopadnie. No kurde. No, spokój. O kurde. No nieźle go poszerpał. Znasz go? Syn sąsiadu. Służyliśmy razem u dziedzicy, tam gdzie teraz czarny wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Dużo historii z tym. Ale to było zanim... Dziedzicy.
To było dawno. Zanim co? Jestem ciekawy. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcą. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Wszystko. Opowiedz mi wszystko. Wszystko. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. Raczej nie wygląda mi na wilkołaka. Proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochani. Witam na którym nas zostawił. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. To może to Klara powiedziała dziedzicowi, że Florian jest gejem. Chodźmy już, kurde. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś te Nie brnijmy w to dalej, bo jeszcze... Wiesz coś w tym gryfie? Pani. Level up! Wow! Pójdźmy do góry, więc... Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić, także nawet gryf nie zoczy. A mamy zaznaczoną misję Szakła. Ło, kur... To tu... Jeden leżał tam, pod pinkiem, do zwoju. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... I ja... Nie no... Fajnie. Uważajcie na siebie. Miły widok. Nie ma co płakać, tu mi gortycy. I bądźmy tak... Nie ma co płakać. To byli chłopcy, tylko zakuci w czarne blachy. Bywajcie. Nie no. Geralt nie wiem nic graczy. Coś tu świętowali, ale Gryfin przerwał. A napiję się, kurde, nie no. Tak. Cóż, zadaję to. Ziemia aż ciemna od zakrzepnej krynik. Biwa? Coś świętowali? Czy po prostu się urwali z armijki? Ślady. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni. A to tylko drogowskaz jesteś, nie? Zwalony most. Przeskocz, fajnie. No przeskocz. Nie no, specjalnie. Ej, tam coś jest. Oj, ja się boję. Nie! Na drzewo. Już się. To tylko zając spokojnie. Bardek, zająca się przestraszył. To był wilk. Dobra. To był wilk. O, raczej to, co z niego zostało. Ho! No ładnie. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. Jak długo umierał. Gryfy lubią się pobawić. Tak. Kości, krowie, psie, ludzkie. Reszty z kilku miesięcy. Pożywionko. Nie zauważyłeś tego wcześniej? Nie zauważyłeś tego wielkiego gryfa? Samica, larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Ciekawe, czy bardziej agresywne są samce, czy samice? To na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musi nią podejść jak spała. No to podstępny bestie. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Gryf królewski. To tłumaczę, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Zabili mu kobietę. Najpierw dopadł Nilgardczyków w tym lesie.
potem zaczął grasować po całej okolicy. No. 500 punktów doświadczenia. No nie, no gniazdo zepsuli? A co tam jest? Biegnij, nie. Znajdźmy szakłak. A dobra, jedziemy najpierw do tego wykrzyknika, nie? Tak. Weź schowaj miecz, bo się... A, dobra. Jakaś babcia tu stoi się przestraszy. To chyba... No wiem. Zły to chyba ona. Co ona tam patrzy? Staruszka. Podgląda sąsiadów. Mówiłaś klucz babcią? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle w noc przed bitwą przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Staję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. O, to taki seks. Muszę zobaczyć, bo patrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. No. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta, babciu, masz może brzozowej kory? Jagody. Jak się od niej oddali. Nie. Dlaczego ona się tak dziwnie przybliża? Żeby po nocy takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Nagle wyjmuje potem nie w głowie. Zaraz się zmieni. Wilkołaka. Babciu, oddam z rana. Trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale co to za historia? Porywająca historia. Kurde, niech będzie. Zaista porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. O nie lisz tak. Ranem do kałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale prym wyszedł tylko ten pierwszy jego gość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. To jest kurde zrób, kobieta. Patelnie. Ty mi pomożesz, złociutki, co? Niech sobie weźmie. Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Może. No, na pewno, jeżeli kurde. Ja mam z wieźmią, zlecenie na patelnię jeszcze nie miałem. No, zlecenie na patelnię, jak to kozacko brzmi. No. Kurde, zlecenie na patelnię. Patelniak nowa. A, to jest... Dlaczego ona tutaj? Co? No bo masz to, ciągle tą misję. Nie wzięło ci nowej. Weź, wyważ to Quena. Czek. Chociaż ja bym po prostu radził jej wykuć sobie nową patelnię, trzeba jej przynieść rudę teflonu. Nie miała nowe rudy teflonu. O kurde. Tak, jak wiecie, gdzie szukać rudy teflonu, to piszcie w komentarzach. Będzie nam to pomocne. Włam się do zamkniętej chaty. Być please. Weź zmysły i patrzymy, co tu można zabrać. No, pofajka, o kurde, to będziemy jarać. Nie zapierać. Rzeszok, nie. Ja bym chętrze. Ciało. Nie musisz czytać, tutaj jest dawny. To tak waliło, wiem, ale lepszy klimat. Nie no kurde, nie, to jest tu nie tu. Proszę mików. Tak, kokaina. Dokładnie, wiem, to samo skojarzenie, kurde. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana to czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listę. No to trwaniaczek. Co mówiłeś, złociutki? Nic. Weź, no, masz gościa, nie? Co? Wyzbadę. Pęknięty monokl. Monokl? No. Ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczek. Może spróbujemy znaleźć gościa, który potrzebuje monokl. Który właśnie... Potrzebuje monokl. Nie no. Który nie ma monoklu. I go potrzebuje. I to znaczy, że to on zabił tego gościa i napisał. O, bardzo super. Co to jest? Rwulan. Nie wiem właśnie.
Spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odkryć. Znalazłeś patelnię? No jak, no kurde. Dobra. Ja też bym chciał tak kurde pstrykać i zapalać. Kurde. Podpaliłbym całe miasto. Nie, nie, no. Nie, no kurde, trzeba zbadać to ciało. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. Garotą? Znalazłeś patelnię? Co to jest garota? Nie wiem. I ale... patelnią po głowie. Proszę. Proszę. Co to? Lorna była cała czarna od sad. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie, ta lata. No, nie radzę. Teraz też bym nie chciał. Trzy zawału dostanie. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnej. A nie przeczytaliśmy tych listów w ogóle. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz patelnię. Na drogę. Co dostaniemy? A, garnki. Patelnię. Myślałem, że dostaliśmy patelnię. No. Przeczytaj te listy. Wiem, ale... Chcę właśnie zobaczyć, co dostaliśmy jeszcze. Pieczone jabłka! Wow. Ale będziemy mieli ucztę, stary. Ale fejm, jeszcze chleb do tego. O kurde! Sok jabłkowy! Ja! Można zrobić... Piknik! Jabczan potasu, nie? Jabczan Czarny proch? No. Czarny proszek. No, myślę, że proch. Proszę. Proszę. To no. Chyba jest w fabularnych. Tak? To. Wiem. Ale masz cel. Nie. To nie tu. No kurde. To może w... Może tu? Nie. Do użycia. Tak, to mamy książki. Zaginiony brat. Jeszcze dostaliśmy od zielarki kiedyś. A, to jest to. Na spalony papier. Przecież kurwa byliśmy umówieni. Stawiłem się, ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji, a na miejscu dostałem tylko wiatr popierdalający po polach. Myślałem, że nilfgaardzka armia jest lepiej zorganizowana, a wy, nieczytelne, przekaż z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi. Dlatego nie przerywam negocjacji. Ale w związku z tym, że stary plan poszedł się jebać, tym razem my wyznaczymy miejsce i czas następnego spotkania. No jakieś układy z Nilfgaardem. Tak, jakieś kurde sprzedawcze. Nie no. Ale w sumie monok i taki język to mi pasuje na... Pasuje mi to nowy wpis na talarę. Nie wiem, czy to będzie talar. Wpis w bestiariuszu, wiesz, Rafał? Bo przypadkowo otworzyłem z potu i krwi. Przeczytajmy to. Jakieś nowe przepisy też dostaliśmy z przeczytania tego. Jej. No nie. Teraz nie możesz tego zrobić. No kurde. Co? Nie możesz skakać. Dlaczego nie mogłem... No jak będziesz skakał przez wypak? Ale nie o to chodzi, nie mogłem w ogóle iść do przodu, a tam nic nie było przede mną. Weź za nurku, C. Kurde, nie, jednak nie jak w GTA. I weź prawym. Co? No, wiedźmińskie zmysły. A. Tu może coś masz, to może być szlako. Tak? No. Ale jak go wyciągniemy, to będzie tak jebać. Jest. Zrobiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesemina. Ale się zmoczył? Ale fajnie, te włosy nawet wyglądają na zmoczone, nie? No. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tak? Czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. Dlaczego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, to ustaliłeś. Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić babik. No i jak ci idzie? Mam szakłak. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. To delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapasy.
Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zębie? Co on tam robi? Nie ma, to jest pis z drugiego planu. Za każdym razem, jak się widzi. Co on robi? Co on gada, kurde. On tam kontempluje sobie? Tak, tutaj mamy wyższą inteligencję wśród chłopów, jak widać, kontemplacja po zmroku. Oczywiście, żeby nikt go nie widział, nie podejrzewał o mądrość. Myślę, nie. Że on się upił i patrzy, jak trawę rośnie. Tak, myślę. To sam burzyk. Miał gniazdo. Nie, nie żyje. Nilgardczycy puścili je z dymem, bili samice, potłukli jaja i znali, że załatwili sprawę. No, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. No. Jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do... Okej. Najpierw jeszcze muszę wszystko załatwić. Nie rozstawiamy pławki. To zostawimy sobie na koniec. Bywaj. Na razie. Spójrz na tego gościa. Gdzie on jest? Jest tu. Pijak. No kurde, no. Ciężko. Ale żyje. No powiedz coś jeszcze, kurde. By się zżygać. No właśnie próbuję. Próbuję go od tego nakłonić. Ale ładny księżyc. O, a co tam? Co tam? Co? Nie no. A co tu się dzieje? Zamknijmy okno. Nie no. Okiennicę właściwie. Już zmierzch, to kurde. O już. Tak właśnie wszedłem po miejscu. Żygam. Nie no. Stwierdził, że już jest w porządku, może iść wow. Pić dalej. Fuck, uczył się. Co? Ej, już nie ma tego księżyca. Co? No nie ma księżyca. Dobra, podstawę to tutaj. O kurde, zmienił położenie, ja. Tak. Co się stało? Dobra, nieważne. Z tą rozkminą zostawiamy was i kończymy odcinek. Lajkujcie, subujcie, róbcie co chcecie. Komentarze też możecie wstawić, jakie chcecie. Tak. I ogólnie... Róbcie co chcecie. Serdeczne bongo. Baja bongo. Dobrze, szanowni.